Drogie siostry, drodzy bracia w Chrystusie Jezusie, znajdujemy się dzisiaj na Górze Szubienicznej w Suwałkach, w miejscu szczególnym dla upamiętnienia tych, którzy w zrywie niepodległościowym 1863 roku, w powstaniu styczniowym, oddali swoje życie za wolność. To miejsce jest tak naprawdę miejscem kaźni, jedni z dwóch, które tutaj w Suwałkach się znajdują. Tutaj po przegranej walce zaborca dokonał mordu na tych, którzy zbrojnie wystąpili, walcząc to, co kochali, o Polskę, o swoją wolność. Jednak ich marzenie, chociaż tak krwawo tłumione, nie zginęło, a ich wnuki osiągnęły to, o czym marzyli ich przodkowie. Dziś też uważam, że słowo, które mamy wyznaczone na dzień dzisiejszy, może nam korespondować z tym, co my przeżywamy i w walce, w której my się w naszym życiu znajdujemy. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian tak napisał: zewsząd uciskani nie jesteśmy, jednak pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni, prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale niepokonani. W życiu toczymy bardzo wiele walk. Walczymy o marzenia, walczymy o swoją normalność, o codzienność, o to, co jest bliskie naszemu sercu. Nieraz czujemy się przegranymi. Czujemy, że coś nas przygniotło, z czymś nie daliśmy sobie jednak rady. Tak jak pisze apostoł Paweł, czujemy się przygnębieni, pokonani. Ale to, o czym pisał apostoł Paweł, to to, że jednak nadzieja, która nam przyświeca, jest nadzieją, która ma swoją realizację w Bogu. To znaczy, że kiedy otwieramy nad Pismo Święte, to ostatnia księga, która się tam znajduje, objawienia świętego Jana, mówi nam o tym, że zwycięstwo będzie nasze, że Bóg dokona tego, co obiecał, na co złożył nam swoje słowo. Niech więc i ta motywacja w nas będzie, że kiedy czujemy się może tak jak ci powstańcy, którzy przegrywają jakąś walkę, to jednak tak jak oni, wierząc w to ostateczne zwycięstwo, tak i my możemy trzymać się mocno nadziei, trzymać się tego, że Bóg dochowa swoich obietnic, a my zyskamy życie wieczne i wieczną radość w Nim. Kiedy więc w tym czasie pasyjnym, który niedawno rozpoczęliśmy, będziemy przemierzać naszą drogę pod krzyż, będziemy przerabiać to, co mamy w naszych sercach do przemyślenia, będziemy próbowali jakoś na nowo poukładać niektóre aspekty w naszym życiu, niech ta wiara w to ostateczne zwycięstwo, w to, że Bóg jest przy nas, nie opuszcza nas, ale niech dodaje nam skrzydeł i odwagi w tym zmaganiu się, byśmy ilekroć będziemy czuli się, że jesteśmy na kolanach, czuli również tą Bożą dłoń, która nas z nich podnosi. Ilekroć będziemy czuli się przegranymi, byśmy pamiętali o tym, że jednak nie jesteśmy pokonani, bo nasze zwycięstwo będzie naszym Panu i Zbawicielu Jezusie Chrystusie. Niech więc to słowo apostoła Pawła dzisiaj pozostanie z nami wszystkimi. Niech dodaje nam pewności siebie, ale także pozwala nam cierpliwie przechodzić przez te doliny ciemności, które myślę, że każdy z nas, czy każda z nas od czasu do czasu w swoim życiu przechodzi. Bóg z nami, niech więc i ta wiara nasza nie słabnie, a pozostanie przy Nim, przy naszym Bogu i naszym Zbawicielu, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.